zobaczymy. Trener daje szansę pokazać mu się na boisku. Ale też ważne, jak się zaprezentuje. Piłkarze Atletico rozpoczęli pierwszą połowę. No, jestem przekonany, że dziś będzie ciekawy. Benzema. Złe przyjęcie i strata piłki. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Isco. Uderzenie. Świetnie interweniuje. I będziemy mieli rzut rożny. Spójrzmy, jak znakomicie główkowo. Świetna sytuacja, bramka nie do obrony. Takie wykończenie jest domeną najlepszych zawodników na świecie. Chyba każdy by się cieszył z takiego gola. Pierwszy gol w 8 minucie spotkania. Dobra pozycja do oddania strzału. Udało mu się odebrać piłkę. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Czy to wykorzysta? Strzela! No, gdyby nie on, byłby gol. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. To nie tylko Real, ale i Atletico. To kluby, które podzieliły między siebie miłość mieszkańców Madrytu. Ale Darek przyzna, że tam jeszcze jedno jest kryterium tej miłości. Kryterium zamożności. Real jest klubem bogatszych warstw społecznych, a Atletico klubem biedniejszej części Madrytu. Dobrze, przebił się. Strzela! Włodek, zgodzisz się, to jest debiut marzeń. Bramka na dodatek. Widać, że trener jest z niego zadowolony. No, uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki. I od razu bramka. Znakomite podanie. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Jest szansa! Obronił, nie złapał, piłka w grze. No i strata piłki. Sergio Ramos. Mario Suarez. Gareth Bale. Cristiano Ronaldo. Będzie strzelał, ależ pewna interwencja. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Ależ parada! Gwizdek sędziego, słuszna decyzja. Będzie rzut wolny przeciwko Realowi Madryt. Te zagranie przejmuje piłkę i Atletico Madryt od rzutu z autu. I... Benzema. Dobre przejęcie, brawo. Gareth Bale. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Piękny gol. Blisko pole karne.
piłka wychodzi w pole. Po pierwszej połowie mamy 2-1. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki, przypominam, że Galacticos prowadzą. Rozpoczynam. Sędzia gwiżdże. Jaka będzie decyzja? Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Przechwyta, ale nie opanował. Cristiano Ronaldo. Szansa! Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. No i piłka wyszła poza pole gry. I walczyli rzut rożny. Fara! Będzie kolejny rzut rożny. Ach, piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Ależ złapał. Buran. Arbiter odgwizduje faul piłkarza Realu Madryt. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Baran. Wymiana podań między dwójką graczy. Ładna seria podań, brawo. Marcelo. Ależ walka o piłkę. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Włodek, zgodzisz się, to jest debiut Madry. Bramka na dodatek. Widać, że trener jest z niego zadowolony. Powtórce będzie widać, jak czysto uderzył tę piłkę. Niesamowicie wymyślił tę akcję, a potem to wykonał. Ale zagrał. Spojrzał, przymierzył i posłał dokładnie piłkę tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Benzema. Znakomicie ze skrzydła. Wybita piłka przez przeciwnika. Ale świetnie teraz zablokował. No, strzela! Bramka. I to oni teraz prowadzą w tym meczu. No, uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki. I od razu bramka. Znakomite podanie. Krzechem byłoby tego nie wykorzystać. Godin. Minuta 70. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Znalazł się na czystej pozycji. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem, ładnie podskoczył. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Marcelo. Dobre podanie na wolne pole. Jest okazja! Gareth Bale. Jak on tego nie trafił, Włodek? Ale z drugiej strony, jak kapitalnie zachował się bramkarz. Nie widzi piłkę, ale będzie rzut rożny. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. Ale są jeszcze szanse, to wszystko może się wydarzyć, a zatem chyba ich zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku.
gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać o wyniku, byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki, ciężko wskazać lepszego. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ależ anemiczny był ten strzał. To wymagało dużych umiejętności, ale też doskonałej oceny sytuacji. Luka Modric. Turan! Nie ma gola, nie ma wyrównania. Minimalnie przestrzelił, ale zmarnował bardzo ważną okazję, aby przesądzić o losach spotkania. Koniec. Królewscy Real Madryt z triumfatorem.